Bardzo dobre światło, stoicie na statywie. Porządny. Zacnie jest. Bo mam pudło. Przepraszam? Pudło do rozpakowania. Podobno. Czekaj, uwaga, bo ja się jestem zainteresowany. Musisz to podnieść do siebie. Ja muszę. To jest klapeczka. Ja muszę w ogóle zrobić. Poczekajcie, manewr stojakowy. Jest. Co tu widać? No dobra, rzeczy widać może być. Bo mam wielkie pudło, które jest podobno urodzinowe. I ciężko się do niego dobrać, bo jest. Tu otwierać życzymy dobrej zabawy. Jest od wisienek. Czego wam na razie nie pokażę, pokażę wam potem może w przybitce, bo nie jestem w stanie go podnieść, tak to powiem. I a wisienki sobie obejrzą też we vlogu. Jak ma być dobra zabawa, to ja się boję, co tu jest. Chociaż jakby to pudło postawił tu. A, dobra. Mogę przesunąć, słuchajcie. A, co tam pudło pokazywać? Zawartość pokażemy. Tylko a. Tutaj, o. Otwarte. Poza to zabezpieczone. Uwaga, ja już się boję. Pozabezpieczane w pioruny. No dobrze, niby. Bardzo to jest niewlogowe, to powinno się samo otwierać. Ja trochę wam znikam, takie rzeczy się dzieją. Ale nic to. Ktoś tu się postarał bardzo mocno. Dobra. I jeszcze pudła i sianko, super. Kocham sianka. Kocham sianka. Czekajcie. Mam pudło. Mamy różne rzeczy zabezpieczające, jakbym chciała sprzedawać tekturę, to byłoby to właściwe miejsce. Dużo się dzieje, dużo różowości. Wiecie co, ja bym was... Nie mogę was ściągnąć z tego czegoś, ale może mi się uda ze statywem zrobić taki, o taki manewr. Zobaczcie, jak tu dużo o, takich rzeczy. Sianków, zielonościów i różnych. To jest bardzo porządna lampa i bardzo porządny statyw, stąd też nielekki. Dobra, bierzemy się za rzecz pierwszą. Złotem ociekająca rzecz. Tak patrzę, żeby to jakoś sensownie i ślicznie rozpakować. No są takie ozdobniczki ładne, przyklejone. Będziemy... Ci ozdobniczki w tym domu zawsze się przydają. Piękne pudło. I zobaczymy, co tam się zadziewać będzie. Ale słuchajcie, sznurek. Ciekawostka. Ojoj, ojoj, pizza. Pudło od pizzy. Będzie zbieranie. Czyli ja już wiem, co to może być. Stawiamy uważaj, na. Żeby ci dodatki nie wypadły. Stawiamy na łapacz snu. A, zobaczymy. Pudło od pizzy. Nie. Tak. Kolejne zapakowanie. Ja tu się staram do kamery pokazywać, że to nie jest łatwe. Piękne płótno. O, jakie piękne płótno. Piękny materiał. Zrzucam wszystko wherever. No, słuchajcie. Piękny materiał. Taki materiał podszyty to jest na obrus, jak znalazł. Ale zobaczcie. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Chodź tu początku. Oh God. Co tu mamy? Łapacz snów, tylko że... Tam trzeba ładnie, odpowiednio od tutaj wiązać, tak. Jeszcze trochę. Czekaj. O, już wiem, to strój księżyc. Ale zobaczcie. O, panie, jakie piękne. Piękne, tylko ja tu coś... Musi delikatnie. To jest zawieszek. O! Przepraszam, że się tak drę tutaj do vlogu. Drze się do vlogu. Zobaczcie. To mi całe okno zajmie. Piękny. Wisi, jest czarny i jest trójksiężycem. Wow.
No to jest dzieło sztuki. Iść zaiście, zaiste wiedźmowy prezent po prostu. Wow. Tu coś wisi, tam coś wisi. Tu wszystko ma być delikatnie. Dobra, my to rozpracujemy. Na razie zamknę te wrota. Piękna sprawa, no? Piękne jest. Pięknie, jestem oniemiała. Znaczy, gadam, nie? Ale jestem oniemiała. No jest piękne. I jeszcze no, zapakowanie też w coś, co... Ja to zaraz odłożę tutaj. Tak, w coś, co... Będę. To nie, niełatwe. W coś, co będzie wykorzystane również obrusowo, bo jest takie, wiecie, retro vintage vintage. Piękny obrus. Lniano płócienne. Aż mi ręce bolą tak do góry podnoszę. Piękne. Dorota tutaj odkłada. A ja już jestem cała w sianie. Znaczy dopiero było sprzątane, dziewczyny, nie? Kocham wasze siano. Uwielbiam. Sianokosy, sznurki. Sianokosy. No obrus też przepiękny. Długi. Ale powiem wam, że myślę, że na stół będzie akurat niedługi i będzie pasował do tego, co teraz leży nawet. Kolorystycznie. Trzeba by to było odprasować, a trzeba by było mieć żelazko. Nikt nie słyszał. Dobra, siano. Weź bardzo... Boże, to mniejsze. To mniejsze wezmę. Tu mam Choco Telegram. Happy birthday! Happy birthday! To zostaw na birthday! Bo to są chyba czekoladki, tak? Takie śliczne. O, jakie ładne. Ale ładne. Chyba czekoladki. To ja to zostawię na birthday. Nie no, obejrzyj Choco Telegram i takie tam. Choco Telegram. Może czekoladki. No, o. Jak pięknie. O, ale słuchajcie, to jest faktycznie Choco Telegram. Ej, ale jaja. Urodziny hrabiny, 100 lat. Wiśnie 2. Zobaczcie! Faktycznie, że Telegram. Pięknie! Ale jaja! Fajne, dobra, zawijam. Zawijam. A ja mam nadzieję, że są kartki, które wezmą udział w losowaniu. W sensie, wszystkich będę musiała wypisać, bo wiecie, że kartki, jak do mnie przychodzą, urodzinowe, to biorą udział w losowaniu nagrody, którą nie wiem, co będzie, zależy, kto wlosuje. W sensie nie, żebym kogoś potraktowała gorzej, ale trochę was znam, więc mogę potraktować lepiej. Tak to jest. Dobra, kolejna sprawa. Książka. Dziękujemy za wiśniowy krąg. Piękny pudełek. Piękny pudełek. Dużo wstążków. Ja się obawiam, że wiem, kto to wszystko pakuje. Będzie, będzie sprzątać. Przypuszczam, żeby przyjechała od razu. Ja też myślę. Bo normalnie siano, co ci mam? Czy jest suche siano dla kłonia? Zobaczymy. Co tu jest? Chyba nie jestem wyjątkowo cierpliwym otwieraczem pudełek. Dobra. Oj. Piękna, prawda? Coś tam stagowałam jednego kwiatka. Oj, widzisz. Dobra? Mamy kwiatki. Proszę bardzo. Proszę tu jeszcze czasami tam. Zerknąć. Otwieram pudełek. O, więcej sianka! Więcej sianka. Ja się tych sianków... Matko, już co jestem w sianie? Cukier, ale słuchajcie, jakie cukierki. Chcielibyście takie mieć posiadać, nikt nie dostanie. Już wam pokazuję. Urodzinowe? Pełno cukierków. Że tak wejdę. Ale cukierki są, uwaga, z moją podobizną zdjęciem. Ale jaja. Ale jaja, czekajcie, nie chcę się sfokusować. O, moja podobizna zdjęcie. Ha, ha. Kto takie cukierki ma? Jak tam pisze? Psor Wiśniewska. Pani Psor? Psor Wiśniewska. Mam cały pudełek. Jak można siebie jeść? Nie ładom. Ja osobiście proponuję, żeby pani nie policzyła, bo zamknęła to pudełko. Zamykam pudełko, nie oddom. Piękne. Proszę. Psor Wiśniewska. Później z moją podobizną.
krówki. Wow. Dziękujemy za wiśniowy krąg. Super. Czekaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj. O, dobra, Dorota tam trzymie. Ja grzebię dalej. Mam dalej dogrzebane z siana. Z siana. Karteczka jest. A, dla Doroty. Dobra. O, jaki piękny buławatek. Wymowny. Tego dziękuję. Bym się nie kapła. Super. Będziemy oglądać później. I mam wiadro. Dole. Dziewczyny, dwa. Nie dość, że to siano, to jeszcze wiadro. Wypika. Ojejku, jak to ładnie pisze. Czekaj. Mam wiadro. Żelazne. Wiadro do szczęścia i radości. Wiadro cydru, brokatu i tęczy. A, czekaj, może ci dzieci zrobię. Mam wiadro. Tutaj z sianem. Otwórz jeden cukierek, psorko, chociaż dziewczyny to piszą. Nie mogę, bo się zatkam, a muszę mówić. Czekaj, muszę ci zrobić zdjęcie z tym. I to jest jeszcze zamknięte. Siano. Siano, one mnie... To jest dużo coś. Hilfe! A jakie bardzo fajne wstążki, takie retro vintage w moich kolorach. To sobie rozplunczę te koronki. Z tego siana. Naprawdę dziewczyny, nie musi być tak zawsze z sianem. One ci życzą bardzo dużo. Dużo siana nie życzą. Dużo siana. Bardzo dużo siana, brokatu, cydru i tęczy mam całe wiadro. Wrzuć jeszcze wiadro. Jest. Masz wiadro siana. O Jezus, jakie to kruszy się. Dobra, ja to potem z... O, ja wiem, że ja od cydrowy dostałam papier toaletowy z jednorożcem. Kiedyś. Kiedyś. A, słuchajcie, postawię to wiadro. O, w mordę jeża. Dobra. A takie był amerykański, szkoda. Tak. Siano. Tam masz ładek może. Nie, mam siano. Dobrze, mam odkurzacz tu na dole. Ja. Pięknie. W życiu mi tego tak nie zapakowało. Tyle siana. Oby to siano na Hogwarts było. Boże, to jakieś ciężkości są straszne. Słuchajcie. Tu się świeci. Boże, Boże. Pójdę do tego, co się świeci. O, pięknie. Kuźwa. Dobra, wherever. I tak to trzeba będzie odkurzyć. Pięknie zapakowane. Jest triskieta. Triskieta, jasne. Trójksiężyc. Mroczne to coś może być, bo jest zapakowane, wiecie co, w aksamitkę. Piękne. To zdjęcie by wypadało zrobić, takie ładne to nie? Czekaj. Dorota zrobi zdjęcie, ja tu będę. Do miniaturki. Do miniaturki to muszę się wcisnąć, tak. Pozujemy. Tak. Dobra. I... Bardzo ładna materia, materiał. To wszystko jest sensowne, pięknie pozapakowywane. Do recyklingu odzysku. O. Piękny papier taki, ale wiecie co? Tak jakby był materiałowy. Warcaby. Byśmy siedzieli w szaszki grali normalnie. Albo jak będą szachy, to będziemy grać w szachmaty. Tak, bo po rosyjsku szaszki to są. Te warcaby chyba, a szachmaty to już są, ma napięcie rośnie, bo ja tutaj się staram, a nie to jest materiał w ogóle, piękny jest. Słuchajcie, do zdjęć wow, wow, to trzeba odzyskać, bo to jest wow materiał do zdjęć. Nie wiem, nie widzę, ja nie. Już widzę. Uwaga. Już widzę. Wow. Ui. Pudełek. Wow. Te pudełka mają to do siebie. O. O. Ojoj. Dedication. Co tam jest? Joanna Wiśniewska, grupa Wisienki pierwszoroczne. No trudno by było zapomnieć po tym sianie. Także. I tu mam kawałek. Tu się odkleiło. Później porobimy fotki. O, potem przykleimy, to było tak. I tu. Liść. O, liścik, słuchajcie. Aha, bo to trzeba, wyciągnąć. Przepraszam, wyciągnąć, wyjąć, nie żeby scrapbooking.
Oczarowałaś nas, o Pani, Twymi zwariowanymi malunkami, wierszem płynącym z serca, my pierwsza klasa, najcudowniejszej iskierki wszechświata, spijamy słowa z komputera, przenosimy je do naszych ksiąg, racz więc przyjąć prezent urodzinowy od Twych iskierek wiśniowych. Pięknie! Super! Wzruszek. Wzruszek za kadrem. Tu przykleimy. I mam kleju, ci umie dostatek. Pięknie. Tak patrzę, czy jeszcze jest jakieś coś, wiecie, tajne przez poufne, ale nie. Tak ma wyglądać. Już dosyć ciała dostałaś i nie szukaj więcej. Ale wiecie, tajne przez poufne. Ładny ten, kotek. Pięknie. Z daleka wygląda jak koło roku, z bliska wygląda jak kotek. Pięknie wypalone. Piękne. Cudowne, piękne. Będę się trzepać. I coś strasznie dużego mam. I waży to 300 kilo. O Jezus Maria. Słuchajcie, opakowanie, też zaraz Dorota zrobi zdjęcie. Wow! Przepraszam, pięknie. Bo to zaraz mi powiedzą, że czarna magia, przewrócę tak, na drugą stronę. Zaraz, sekundę. Dorota robi zdjęcia. Żeby nie było. Czarno-magicznie, czekaj sekundkę jeszcze. Mhm, taka magia ze zdjęciami. Coś będzie do miniaturek. Więcej siana. Naprawdę. Wow. Jestem, no. Aparat przerwał, może za długo nagrywam, słuchajcie. Aparat cicho. Dostaję się do czegoś. Wszystko poprzyklejane mi. Coś poleciało, Dorota, możesz jakaś kulek. A, bo tu jest z kulek. Przyklejone. Klej nie całkiem tam jest wytrzymiał. Jakieś inicjały? Inicjały M, L, czy coś innego było. Tu jest, proszę bardzo. A może JW? A może JW? Jednak a tę stronę. JW? ML. JW mamy różne piękne rzeczy. Więcej sianka. Piękny pentagram. No, czuję, JW hrabina. Czuję, że jest to księga. Tak jest. Jak się do niej dostać, Azalisz? Musisz ten, no jak po tego, jaja pogłaskać. Sobie, jaja sobie wiśnie robicie. Po grzbiecie. Jak tą wielką księgę ogłaskać. Nie, bo ja tego nie chcę popsuć, no to nie jest śmieszne. A nie mam do tego wyjścia. Więcej siana. Piękne. Sorry, to się wytnie. Tutaj nie ma nic. Nie, to jest przyklejone, a tu? A pod spodem nie ma nic? To musisz, nie, jakoś to ściągnąć może. Zagwozdka jest. Jak ściągać ten sznurek, pani pakująca? Proszę o wskazówki. Zapakowałaś, wskazówek nie, bo to ma być ładnie zapakowane, a nie żeby sobie ładnie było, tylko trzeba ściągnąć teraz. A tu się vlog robi, także będziecie jeszcze na vlogu u maski. Jezu, ja się nie dotrzepę. Ja wiem, że to jest księga, bo czuję, ale weź się teraz do niej dostań. Nie ma łatwo. Trzeba się tam trochę natrudzić. 1-0. O, już jest dobrze. Jak już jest jeden różek. Nie chciałam popsuć tego pentagramu pięknego. W ogóle też z siana. Nie, ze sznurka żarty. Jak kiedyś dostanę paczkę siana, to was zabiję. Naprawdę. Pourywam co nieco. No. Piękny pentagram. Dobra. And the runner is. And the runner is. JW hrabina. Cała jestem. W skowronkach. W skowronkach. O, piękne coś. Oła! Ciężkie jak. Zobaczcie. O! Księga. Z runami. Jest. Słuchajcie. Papier. Bardzo dobra do otwierania, od razu mówię, bo jest szyta. Cudny papier, gruba. No, ja swojej księgi cieni jeszcze nie skończyłam, ale ta będzie zacnie czekać na swoją chyba zacną, nawet ta sama autorka księgi. Zacną kolej. Piękna jest. Piękności. Wow. Piękności. Piękności. Piękna. No, dla mnie księga jest jednym z lepszych prezentów ever.
waży swoje, naprawdę, wygląda. Matko, tamtą jak skończę, to będę miała już zastępstwo, że nie muszę szukać. Przecudne. Przecudne, gruba okładka, to wszystko doklejone, przyklejone. Wow, także. Oprócz wiaderka cydru, tęczy i brokatu. Jeszcze musisz to wiadro pokazać, bo tam jest piękny napis na tym jadrze. Tak. Sentencja. Księgę postawię. Dorota, od razu przyjdziesz z tym. Z odkurzaczem będziesz mi ją odkurzać. Musi nam otwierać to na dworze. Słuchajcie, na bogactwo, na łzy szczęścia, wiadro na zwierzenia. Chyba na dobre chwile. Wiadro przyjaciel. Wiadro spełnionych życzeń. Wiadro pełne cydru, brokatu i tęczy. Na Hogwart. No w sumie jakby setkami wypełnił, to i na Hogwart by było. A w środku jest uśmiech. Czekaj, zaraz jeszcze tu. W wiadrze będą kwiatki, nie? Nie. Jak to nie? Będzie specjalne wiadro. Do kwiatków. Nie. Tak. To będą twoje kwiatki, które to osobiście zostawię. Już po kwiatkach. Dobra, tyle z pokazywania. Ja idę teraz coś zrobić z tym, co widać. Znaczy wy tego nie widzicie, wstanę, wam pokażę. O, o. I całe spodnie. Całe. Cały fotel. Kurde. Napis ironiczny masz odszyfrować. Odszyfruję. Już poza wizją.